na rogu ulicy Roofs Drive i Loughton Crescent, dokładnie w tym miejscu 23 września 1940 roku spadł samolot kaprala Edmunda rozmiarka Ferry Battle MK1. W tym miejscu mieścił się dom rodzinny młodego małżeństwa Evansów, które zginęło na miejscu. Dokładnie 5 ofiar. Obok znajdował się też dom rodziny Smith, którzy zostali tylko ranni. W tej katastrofie również został ranny jeden ze strażaków, jak i obsługa naziemna RAF. Z ciekawostki, do 2017 roku to miejsce było puste. W miejscowości Hacknall, Nottingham, przy ulicy West Street znajduje się płyta pamiątkowa poświęcona polskiemu pilotowi, który zginął w locie szkoleniowym w nocy 23 września 1940 roku. Był nim kapral Edmund Rozmiarek, urodzony w Środzie Wielkopolskiej w 1915 roku. Obok pomnika znajduje się nowszy pomnik upamiętniający Sally, psa rasy Collie, znana jako The Pride of Hacknall. Zbierała fundusze dla Stowarzyszenia Królewskich Sił Powietrznych, Królewskiego Legionu Brytyjskiego i Polskiego Czerwonego Krzyża. Stefan Steyer, mechanik służący na lotnisku RAF Hacknall, który dokładnie pamiętał tragiczny wypadek polskiego pilota kaprala Edmunda Rozmiarka, postanowił wmurować pamiątkową tablicę w ogrodzenie swojej posiadłości przy ulicy West Street. Polski pilot kapral Edmund Rozmiarek został pochowany z wielkimi honorami na cmentarzu Hacknall Cemetery, a grób jego został objęty opieką przez Commonwealth War Graves Commission.